Cześć dziewczyny. Po pierwsze chciałam przeprosić za moją nieobecność, ale kilka rzeczy poskładało się na to, że nie miałam po prostu czasu siąść i do Was na spokojnie pogadać, a nie chciałam tego wszystkiego robić na szybko, bo zazwyczaj jak robię na szybko, to filmy nie wychodzą, więc zależało mi na tym, żeby jednak te filmy były jakościowo dobre, więc musiałyście trochę poczekać, ale już wracam i wracam z ulubieńcami zeszłego roku, z moimi hitami 2016 roku. Mam nadzieję, że tutaj coś podpatrzycie. Więc żeby nie przedłużać, przechodzimy od razu do kosmetyków. Jeszcze na początku wspomnę o tym, że ulubieńcy każdego miesiąca, kosmetyki, które pojawiały się w ulubieńcach każdego miesiąca, nadal lubię. Jeżeli przejdziecie sobie przez każdy miesiąc, to znajdziecie tam perełki, które naprawdę uwielbiam, ale w tych ulubieńcach roku starałam się wybrać kosmetyki najlepsze z najlepszych, więc tak, trafiają tutaj tylko te debeściaki, których używam najczęściej. Zacznę sobie tutaj od pielęgnacji. Moja skóra w 2016 roku przeszła totalną przemianę, wypiękniała i nie mogę narzekać, nie mam z nią żadnych problemów. A to dlatego, że znalazłam pielęgnację idealnie dobraną do mojej skóry i zaczęłam się interesować w zeszłym roku właśnie pielęgnacją azjatycką, którą serdecznie Wam polecam, jeżeli macie problemy ze skórą, chciałybyście ją powiedzmy naprawić i sprawić, żeby wyglądała pięknie i zdrowo. To jest podstawa, którą naprawdę nic Wam nie szkodzi, żeby poczytać i spróbować właśnie pielęgnacji azjatyckiej na sobie. Nie mówię tutaj stricte o kosmetykach azjatyckich, ponieważ dopiero teraz je stosuję, ale wcześniej stosowałam powiedzmy ten sposób pielęgnacji azjatyckiej na innych drogeryjnych kosmetykach. I kosmetyki, które mi się sprawdziły, jeżeli chodzi o takie dostępne w drogeriach, perfumeriach, jest to seria Clinique dla skóry suchej, seria nawilżająca i jasno-różowa Moisture Surge. Ta seria świetnie mi się sprawdza, mocno nawilża moją suchą skórę, ale nie powoduje zapychania. Ja mam bardzo mocną tendencję do zapychania, zazwyczaj kosmetyki robią źle mojej cerze, ponieważ jest bardzo wrażliwa. Ta seria koi, uspokaja i mocno nawilża, więc jeżeli macie skórę suchą, ale bardzo wrażliwą, to to jest koniecznie coś, co musicie sprawdzić, ale od jakiegoś czasu przeszłam na azjatycką pielęgnację na tych oryginalnych kosmetykach azjatyckich i powiem Wam, że od kiedy ją zaczęłam stosować, to już w ogóle jest szaleństwo i moja cera w życiu, naprawdę w życiu nie była taka piękna. I serię, którą stosuję aktualnie, jest to Dr. G seria Hydra Intensive, seria mocno nawilżająca. Mam tutaj cały zestaw, w zestawie tonik, serum, esencje i krem. Dodatkowo do tej serii stosuję krem pod oczy, również z Dr. G. Nazywa się Actifirm Real Lifting Eye Cream. I to jest w ogóle krem, który jest najlepiej działającym kremem pod oczy, jaki ja w życiu miałam. Jest o wiele lepszy od kremów pod oczy Clinique i jest troszeczkę tańszy, więc jeżeli szukacie naprawdę dobrego kremu pod oczy, to ten z Dr. G jest w ogóle hitem, jaki kiedykolwiek stosowałam. Do tego stosuję regularnie peeling, brightening peeling gel, również firmy Dr. G, i nakładam raz na 2 tygodnie, czasem częściej, maseczki w płachcie, również marki Dr. G bądź Skin 79. I ten zestaw, to wszystko sprawia, że moja skóra jest naprawdę w stanie perfekcyjnym, jeszcze nigdy nie było tak dobrze, więc naprawdę, jeżeli macie problemy, to spróbujcie azjatyckiej pielęgnacji, bo u mnie odmieniło to totalnie cały makijaż, ponieważ makijaż zaczyna się od zadbanej cery. Na zadbanej cerze makijaż wygląda o wiele lepiej, tym bardziej w takich lampach, które tutaj mam, w których wszystko widać, także no naprawdę nic, tylko stosować. Teraz przejdziemy sobie do części bardziej makijażowej, bo jeżeli chodzi o pielęgnację, to w sumie nic prócz tego nie stosuję. I zacznę od bazy pod makijaż, którą odkryłam kilka miesięcy temu. Jest to serum w sumie do twarzy Avon A New Ultimate Supreme Dual Elixir i to jest serum dwufazowe. Ono ma dwie pompki, które po naciśnięciu równocześnie wylewają z siebie produkt. Ten produkt miesza się na dłoni i aplikuje się na skórę. To jest serum przeznaczone do dojrzałej cery, natomiast polega ono na mocnym nawilżeniu skóry, bardzo szybko się wchłania, więc nie jest to takie serum, które zrobi Wam krzywdę, nawet kiedy stosujecie je wcześniej niż
wiek dojrzały, więc nie zauważyłam, żeby zrobiło mi krzywdę. Bardzo mocno nawilża skórę, a dodatkowo sprawia, że makijaż dłużej się utrzymuje i łatwiej się aplikuje. To jest mój hicior i od kiedy zaczęłam stosować ten kosmetyk właśnie, nie stosuję żadnego innego kremu ani żadnej innej bazy pod makijaż, ponieważ no, nie znalazłam jeszcze nic lepszego. Wcześniej używałam tego kremu z Clinique. Jest to krem lżejszy, ponieważ ta seria ma krem bardziej nawilżający i ten taki lżejszy, o lżejszej konsystencji. Natomiast od kiedy mam to, nie stosuję nic innego, bo to jest takie super. Teraz przejdę sobie do podkładów i korektorów, ale zanim o nich muszę wspomnieć o jednym gagatku, który w ogóle jest hiciorem. To jest w ogóle najlepszy produkt z całych ulubieńców, z całego roku. Jest to rozjaśniacz z NYXA. Biały podkład, który służy do rozjaśniania innych kremowych konsystencji, podkładów, korektorów itp. Nazywa się on Pro Foundation Mixer w odcieniu White. I to jest w ogóle coś, co sprawiło, że ja używam produktów, których nie używałam tylko dlatego, że nie pasowały mi kolorystycznie. Są podkłady i korektory, które są rewelacyjnie dobrane do mojej skóry, właściwości są perfekcyjne, natomiast nie używałam ich ze względu na to, że w palecie nie było mojego odcienia. Wszystkie, które były dostępne, były dla mnie za ciemne. Teraz nie mam bariery, nie mam żadnych zahamowań, mogę używać każdego dostępnego podkładu i korektora na rynku, ponieważ mogę go rozjaśnić. A ten produkt na razie zgrywa się idealnie z każdym podkładem, którego używałam i korektorem, więc wydaje mi się, że tak też będzie. Nie wiem, na jakiej on jest bazie, ponieważ on doskonale współgra zarówno z podkładami na bazie wody, jak i na bazie oleju. Nie wiem jak, ale działa i to jest najważniejsze. Jeżeli jesteście blade albo malujecie klientki, to to jest koniecznie coś, co musicie mieć. Jest to hicior nad hiciorami. Jeżeli chodzi o podkłady, to jednym z najczęściej używanych podkładów przeze mnie jest w tym roku, był w sumie, L'Oreal Infallible 24 godziny matte. Jest to podkład matowy, natomiast on nie ma płaskiego, tępego wykończenia. On ma takie dość naturalne wykończenie jak na podkład matowy. Bardzo go lubię, ale oczywiście gdyby nie rozjaśniacz z NYXA, nie mogłabym go używać, ponieważ odcień jest dla mnie za ciemny. A dzięki temu, że mam rozjaśniacz, mogę go rozjaśnić i świetnie się u mnie sprawdza. Więc ten Wam polecam. W sumie ja mam skórę suchą i on nie robi mi krzywdy, więc jeżeli zależy Wam na długotrwałym macie, to to jest coś, co na pewno musicie sprawdzić. Jest dostępny m.in. w Rossmanie. Natomiast najczęściej w tym roku, zarówno na dzień, jak i na wieczór, kiedy wiedziałam, że nie będzie takiej imprezy typu robimy zdjęcia, używałam kremów BB. Aktualnie używam kremu BB Skin 79 Sensitive Plus. Jest to wersja taka miętowa, która pasuje do nazwy mojego kanału, ale również używałam w tym roku kremu BB Skin 79 w wersji pomarańczowej. I te dwa kremy, ten właśnie Dr. G Sensitive Plus i Skin 79 pomarańczowy, zachowują się na mojej skórze dokładnie tak samo jak podkład. Świetnie kryją, długo się utrzymują, mają dodatkowo filtr 50 chyba bodajże. Ten ma chyba 30, ten ma 30, Skin 79 ma 50, więc idąc latem na słońce bądź nawet zimą, pamiętajmy, że filtry stosujemy przez cały rok, mam pewność, że moja skóra nie cierpi przez promienie słoneczne, ale dodatkowo te kremy mają właściwości nawilżające i pielęgnujące, więc moja skóra też dodatkowo jest pielęgnowana przez cały dzień noszenia takiego kremu. I kiedy nie muszę stosować podkładu, używam właśnie tych kremów BB, ale takich oryginalnych azjatyckich, ponieważ nie równają się one w ogóle z tymi drogeryjnymi, które w porównaniu do nich są po prostu badziewne. I jeżeli chcecie dobrego kremu BB, musicie zainwestować właśnie w taki oryginalny azjatycki i te dwa serdecznie Wam polecam. Jeżeli chodzi o korektory, pokażę Wam najpierw ten mój najlepszy, którego kiedyś nie używałam ze względu na jego kolor, ale od kiedy mam właśnie ten rozjaśniacz z NYXA, używam go i jest to najlepszy korektor, jaki kiedykolwiek stosowałam. Mowa o Make Up Forever Full Cover. Jest to korektor bardzo duży, ma ogromną pojemność, 15 ml. Stosuję go codziennie, jest to moje pierwsze opakowanie.
na razie się nie skończył, więc to jest najlepszy dowód na to, że jest warty swojej ceny. Kosztuje dużo, ponieważ jest to około 150 zł plus minus, nie jestem teraz pewna, jaka to jest dokładna kwota. Natomiast faktycznie jest to najlepiej kryjący, najlepiej utrzymujący się korektor i świetnie sprawdza się również jako baza pod cienie, więc to Wam serdecznie polecam. Jego tańszy zamiennik dostępny w drogeriach to Catrice Liquid Camouflage. Ja mam w odcieniu 10, ale ta dziesiątka na mnie ciemnieje, więc również muszę ją rozjaśniać za pomocą rozjaśniacza z NYXa. Więc to ogólnie ten rozjaśniacz z NYXa musicie mieć, jeżeli jesteście bladziochami. To jest kolejny dowód na to, jak często go używam. Więc to tańsza opcja. On kosztuje około 12-15 zł, więc różnica w cenie jest kolosalna, ale również w jakości jest odrobina różnicy. Natomiast jeżeli nie lubicie takich bardzo trwałych, zastygających, wodoodpornych korektorów, wolicie takie kremowe, to polecam Wam korektor w kompakcie Idealna Ceras Avon. Ja używam odcienia Fair, który jest idealnie dobrany do mojej jasnej skóry, jest jeszcze ciemniejszy, medium, więc z tych dwóch możecie wybierać. Jest świetny jakościowo i kosztuje około 20 zł, więc również spoko cena. Jeżeli chodzi o utrwalanie korektora i podkładu, znalazłam w tym roku mieszankę idealną i jest to puder sypki RCMA. Jest to puder, który jest wychwalany na YouTubie. Używa go m.in. Jacqueline Hill, którą możecie kojarzyć z YouTuba właśnie. Jest to najlepiej wyglądający, najbardziej zmielony puder, jakiego ja w życiu używałam. Jest transparentny, więc nie daje w ogóle koloru na skórze. Więc to jest puder, który świetnie się sprawdza, jeżeli jesteście w latem opalone, a zimą troszeczkę bledsze. Nie musicie wtedy zmieniać odcienia pudru, ponieważ ten po prostu nie daje koloru, on ma za zadanie utrwalać makijaż. Nie bieli twarzy, więc nawet jeżeli macie ciemniejszą skórę, nie musicie się tego bać, że ten puder będzie widoczny. Świetnie utrwala korektor pod oczami i ja go stosuję właśnie pod oczy i na strefę T, żeby mieć pewność, że tam przez cały dzień nic mi się nie ruszy. Natomiast na całą resztę twarzy lubię stosować coś delikatnie rozświetlającego i moim najnowszym odkryciem, który zbił w ogóle z drogi wszystkie inne pudry tego typu, jest puder My Secret Face Matte Powder, zaprojektowany przez Daniela Sobieśniewskiego. I zawsze jak słyszę, że on coś zaprojektował, wypuścił jakiś nowy kosmetyk dla danej firmy, to zawsze go kupuję i nigdy nie jestem zawiedziona. I kolejnym razem tak się właśnie stało. Jest to puder, który daje bardzo delikatne wykończenie. Jest to puder, który niby powinien matowić skórę, ale on ją matowi w taki sposób, że ona nadal wygląda na rozświetloną i taką zdrowo rozświetloną. Nie jest to puder, który daje efekt glow. Jest to puder, który daje efekt naturalnej skóry, więc ta mieszanka mat na strefie T i pod oczami plus delikatne rozświetlenie na całej reszcie twarzy jest idealnie wyglądającą mieszanką dla mnie i najlepiej mi się sprawdza. Taka mieszanka też utrzymuje się na mojej twarzy przez cały dzień, więc serdecznie, naprawdę z całego serducha tą mieszankę Wam polecam sprawdzić. Jeżeli chodzi o bronzery, mam tutaj dwie opcje. Jedna jest opcją tańszą, druga jest opcją droższą. Natomiast zarówno jeden, jak i drugi kosmetyk jest rewelacyjny jakościowo i zależnie od tego, jaki macie budżet do wykorzystania, taki kosmetyk kupcie. I pierwszą, tańszą wersją jest również dzieło Daniela Sobieśniewskiego. Są to pudry do konturowania Kobo, które mam już od długiego, długiego czasu. Pojawiły się również w zeszłych ulubieńcach 2015 roku. Więc nadal je stosuję, nadal je uwielbiam i uważam, że w tej cenie nie dostaniecie lepszych pudrów do konturowania twarzy. Po prostu nie dostaniecie. Są to rewelacyjne produkty, które naprawdę jak się skończą, nie ma bólu, że musicie wydać kolejne 20 zł albo na promocji 10, kiedy jest minus 40%, więc naprawdę, jeżeli jeszcze nie próbowałyście, a szukacie tanich, dobrych kosmetyków, to pudry do konturowania Kobo jak najbardziej musicie ich spróbować. Natomiast droższa wersja to pudry do konturowania Make Up Geek. Mam je w formie takich wkładów w palecie. Tutaj puder już kosztuje ponad 40 zł, natomiast jakość tego produktu, łatwość blendowania, wcierania, wtapiania tego w skórę, po prostu
praca z nim to czysta przyjemność, więc jeżeli macie do wydania większy budżet, to koniecznie sprawdźcie pudry Makeup Geek. No po prostu ja się rozpływam zawsze jak je nakładam i są zdecydowanie lepsze jakościowo od Anastazji Beverly Hills, więc tak, Makeup Geek do konturowania. Cudeńko. Były bronzery, więc teraz czas na róże. Pokażę Wam dwa, których używałam w tym roku najczęściej. I przed chwilą były pudry do konturowania, czyli bronzery Makeup Geek. I również jednym z najczęściej używanych róży jest róż Makeup Geek. Uważam, że oni mają najlepsze róże, jakich w życiu używałam. Są tak mocno napigmentowane, że wystarczy odrobinka, żeby nałożyć naprawdę idealną ilość na policzek, a rozcierają się po prostu tak idealnie, wtapiając się w bronzer, że to jest bajka. I róż, którego najczęściej używam, nazywa się Cherish i to jest taki dziwny, niezidentyfikowany kolor. To jest trochę coś w stylu brudnego różu, ale jednak jest trochę herbaciany. No po prostu jest tak idealnie wyśrodkowany pomiędzy różem a takim brzoskwiniowym różem, że na policzkach wygląda po prostu bosko i pasuje do każdego typu urody, absolutnie do każdego. Wygląda pięknie również z bronzerem, jak i bez bronzera, no po prostu bajka. Polecam go z całego serducha. Natomiast drugim różem, którego również używam regularnie, kiedy chcę uzyskać bardziej rozświetlony efekt na policzkach, jest Milani Luminoso. I ten róż, już wzdychałam do niego, kiedy Niki Tutorials go regularnie pokazywała w swoich ulubieńcach. Teraz go mam i wiem, dlaczego go tak często pokazywała. Jest przepiękny. No po prostu trzeba tego spróbować, żeby wiedzieć, o czym się mówi, więc serdecznie polecam. Teraz Milani jest dostępne w Polsce, więc nic tylko kupować. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, mam również tutaj dwa typy i pierwsza, bardzo tania opcja, również dzieło Daniela, jakby mogło być inaczej, jest to rozświetlacz My Secret w odcieniu Princess Dream. Jest to idealnie wypośrodkowany rozświetlacz w szampańskim odcieniu, daje przepiękną taflę koloru, jest tak wydajny, że nigdy się nie kończy, uniwersalny, pasuje do każdego typu urody, no przepiękny, po prostu rozświetlacz idealny za kilkanaście złotych. Cudo. Musicie koniecznie go spróbować. Jest dostępny w naturze. A kolejnym moim odkryciem tego roku jest cień do powiek Bourjois w kolorze Generous 02. I ten cień stosuję właśnie jako rozświetlacz. On już mi upadł, on już ma denko, on był posypany, ja go prasowałam na alkoholu, ale dalej żyje, dalej działa i wygląda przepięknie. Jak mi się skończy, na pewno polecę po drugie opakowanie, nawet nie będę czekała do promocji. W Rossmanie jest przepiękny, daje taki delikatnie różowawy efekt na skórze. Jeszcze nie miałam żadnego innego rozświetlacza, który dawał tak wyjątkowy, przepiękny efekt. Tutaj jest, on jest ledwo widoczny, on nie jest takim intensywnym rozświetlaczem jak przykładowo Mary Luminizer. Mam go dzisiaj na policzkach, praktycznie codziennie mam go na policzkach. Kiedy nie wybieram właśnie tego szampańskiego My Secret, to zawsze ląduje na policzkach ten i po prostu go kocham. Więc jeżeli jeszcze nie próbowałyście albo nie pomyślałyście, żeby spróbować go jako rozświetlacza, to spróbujcie, bo jest naprawdę boski. Jeżeli chodzi o makijaż brwi, nie stosuję od jakiegoś czasu żeli do utrwalania brwi, ponieważ utrwalam je metodą na mydło i używam do tego celu mydła Biały Jeleń słonecznikowego, dostępnego w Rossmanie. Pokazuję to często w moich makijażowych filmikach, więc jeżeli mnie oglądacie, to mogłyście już to zauważyć, więc metodę na mydło serdecznie Wam polecam. Natomiast jeżeli chodzi o zaznaczanie brwi, mam tutaj w tym roku dwóch faworytów. Jeden faworyt mi się kilka dni temu stracił i płaczę bardzo, ponieważ muszę kupić nową kredkę do brwi firmy Nabla Cosmetics w odcieniu Venus. Ja Wam tutaj ją pokażę, wrzucę jakieś zdjęcie tej kredki, żebyście wiedziały, o którą chodzi. I ta kredka jest idealnie taka sama jak moja ulubiona kredka Brow Wiz Anastazja Beverly Hills, natomiast ta z Nabli jest po prostu wiele tańsza, więc to jest mój hicior i naprawdę jest najlepszą kredką, jakiej w życiu stosowałam. Jest precyzyjna, bardzo cieniutka, odcień Venus jest jasnym, chłodnym brązem.
który idealnie pasuje mi do włosów i za pomocą tej kredki lubię zaznaczać dolną, tą ostrą linię mojej brwi, która wyznacza cały kształt. Natomiast następnie wypełniam brew za pomocą cieni. I cienie, których uwielbiam używać i są to najlepsze cienie, jakie kiedykolwiek używałam do brwi, z którymi pracuje mi się najłatwiej, są to cienie Golden Rose i najczęściej używam dwóch odcieni, 104 do zaznaczenia całych brwi i 106 do zaznaczenia koniuszków brwi, delikatnie ciemniej i wyrysowania takich pojedynczych, bardziej ostrzejszych włosków, które imitują moje naturalne. Więc cienie do brwi Golden Rose polecam Wam serdecznie, ponieważ nie są drogie, są dobrze dostępne i jakościowo najlepsze, jakich kiedykolwiek stosowałam. Są o wiele lepsze od wysokich, drogich marek, które używałam, więc naprawdę, jeżeli szukacie dobrych cieni do brwi, to Golden Rose wymiata. Teraz kredki do oczu, które zarówno świetnie sprawdzają się na linii wodnej i utrzymują się na niej długo, ale również świetnie sprawdzają się w przypadku zaznaczania linii rzęs i roztarcia tej kreski, tworząc taką, powiedzmy, przydymioną kreskę bądź podstawę pod smokey eye. Mam tutaj dwóch faworytów. Są to kredki Avon z serii Lux, które z drugiej strony mają gąbeczkę. I to są kredki, które są o wiele lepsze jakościowo od Avon Super Shock, więc jeżeli lubicie Super Shocka, jeszcze tych nie próbowałyście, to te są o wiele łatwiejsze w użytkowaniu i jeszcze trwalsze, więc to jest hicior. Natomiast również uwielbiam kredki firmy Inglot. Żelowe kredki Inglot również świetnie się sprawdzają, nazywają się one Kohl Pencil i uwielbiam w szczególności kredkę numer 03 w kolorze brązowym. Jeżeli chodzi o ulubiony eyeliner, to jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to pewnie wiecie, że już od dłuższego czasu nie używam eyelinerów w żelu, takich typowych w słoiczkach, na rzecz eyelinera w pisaku, który nie jest takim zwykłym eyelinerem, ponieważ ma końcówkę w formie pędzelka. I jest to eyeliner Kat Von D Tattoo Liner w odcieniu Trooper czarnym. I ten eyeliner jest nadal tym pierwszym eyelinerem, który ja kupiłam naprawdę chyba z rok temu, czy nawet ponad rok temu. Chyba nawet ten eyeliner pojawił się w ulubieńcach zeszłego roku, więc nadal go używam i nie używam go często, ponieważ ostatnio nie mam często czasu, żeby zrobić taki pełny makijaż, ale naprawdę mogłyście go zobaczyć w wielu filmach. Dodatkowo wiele razy normalnie malowałam się na co dzień, więc on jeszcze działa. Tyle czasu jeszcze działa, więc absolutnie nie żałuję tych 120 kilku złotych, które na niego wydałam i jak mi się skończy, nie wiem kiedy, ale kiedyś na pewno się skończy, to od razu kupię następny, bo jest naprawdę tego wart i wiem, że podobny eyeliner ma firma Clinique, więc zanim jeszcze ten się nie skończył, kupię tego z Clinique, żeby porównać je do siebie, żeby wiedzieć, który jest lepszy, ale wydaje mi się, że są bardzo podobne, więc jeżeli chcecie czegoś bardziej dostępnego w drogeriach, to Clinique również ma taki eyeliner z pędzelkiem. Bardzo polecam, jest to najlepsza i najłatwiejsza opcja na malowanie kresek. Jeżeli chodzi o bazy pod cienie, których regularnie używam i zawsze się sprawdzają, nigdy mnie nie zawiodły, są to cienie w kremie Maybelline Color Tattoo. Mam dwa odcienie, Creme de Nude, bardziej żółty i Creme de Rose, bardziej różowy. Używam ich zależnie od tego, jaki odcień makijażu wykonuję. Przy tych ciepłych, neutralnych tonacjach używam tego bardziej cielistego, żółtawego, natomiast przy takich fioletowo-różowych makijażach używam tego Creme de Rose i świetnie mi się sprawdzają, pięknie wyglądają, wyrównują kolory skóry na powiece, więc ułatwiają też wydobycie z cieni jak najwięcej pigmentu, przedłużają trwałość cieni, no rewelacja, polecam, nie są drogie, dostępne w Rossmanie. Najlepiej kupować je na promocji, bo wtedy oczywiście możecie kupować je za praktycznie grosze. Natomiast jeżeli macie bardzo problematyczne powieki, bardzo tłuste powieki, szukacie takiego hardcora, który
utrzyma Wam absolutnie wszystko, to najlepiej sprawdza się żel do brokatu, nie żel, to jest taka baza do brokatu, ale również sprawdza się świetnie jako baza pod cienie. I jeżeli szukacie takiego uniwersalnego kosmetyku, którego możecie właśnie użyć do przyklejania brokatu, jak i do przyklejania cieni, żeby one się długo utrzymywały na powiece, to to jest coś, co koniecznie musicie sprawdzić. Jest on z NYXa, ale zazwyczaj jest w NYXie wykupiony, więc musicie na niego naprawdę czatować i od razu kupować, kiedy się pojawi, bo jest rewelacyjny jakościowo i nie jest super drogi, więc to jest taki hardcore, który utrzyma Wam wszystko. I świetnie się też sprawdza właśnie do utrzymywania brokatu, ponieważ jest to tak samo jak ten mój wcześniejszy ulubieniec, którego nadal lubię, ale ten jest lepszy, żel do brokatu Kreolan. On nie niszczy tego, co jest pod spodem, więc jeżeli wykonacie sobie makijaż i następnie na to chcecie przykleić brokat, to możecie go doklepać na makijaż i macie pewność, że cienie, które nakładałyście wcześniej, Wam się nie roztopią, nie rozmarzą, nic się z nimi nie stanie, więc ten sprawdza się tak samo, również nie niszczy tego, co jest pod spodem, możecie to nakładać na makijaż i później na to jakiś pigment czy brokat i świetnie to wygląda i świetnie się utrzymuje. Kiedy nakleicie na to brokat, nie ruszy się on z oka czy tam z innej części twarzy do samego końca dnia, do samego demakijażu, więc jeżeli szukacie dobrej bazy pod cienie i pod brokat, to to jest hardcore. Natomiast największym odkryciem tego roku, naprawdę takim totalnym odkryciem, są cienie Glam Shadows z Glam Shopu. Hania, naprawdę gratuluję, zrobiłaś rewelacyjne jakościowo cienie, które nie odbiegają naprawdę wysokim marką, bardzo drogim cieniom. Te cienie nie są super drogie, ale jakościowo naprawdę są rewelacyjne, więc jeżeli szukacie dobrych cieni do profesjonalnej pracy na początek, to Glam Shadows naprawdę są rewelacyjne i gdybym miała pomyśleć o tym, po jakie cienie ostatnio najczęściej sięgam, to zawsze kończy się właśnie na Glam Shadows. A moim największym ulubieńcem z całej dostępnej kolekcji jest cień kolorowy Dym, który jest opalizujący, on jest brązem opalizującym na taki delikatny błękitno-fiolet. Przepięknie wygląda nałożony na całą powiekę. Kiedy nie mam czasu na makijaż, zawsze nakładam jego, delikatnie rozcieram go ponad załamanie i on się tak mieni, że wygląda to tak, jakbym więcej czasu spędziła nad makijażem. Gdybym nałożyła więcej cieni niż jeden, tak to po prostu wygląda. Zawsze ludzie mnie pytają, co mam na powiekach. To jest właśnie kolorowy Dym, który polecam Wam kupić jako pierwszy. Absolutnie jest przepiękny, zarówno do makijaży dziennych, jak i akcent wieczorowych. Cudeńko. Natomiast ostatnim ulubieńcem, jeżeli chodzi o cienie, są to cienie, których nie pobiły jeszcze żadne inne. Są to najlepsze jakościowo cienie, jakie w życiu stosowałam i są to cienie, które są tak wyjątkowe, że jeszcze żadna firma nie zrobiła na mnie takiego wrażenia. I mowa o foliowych cieniach Make Up Geek. Ja mam całą kolekcję foliowych cieni. Tutaj pokażę Wam dwa przykładowe odcienie. Jest to Epic i Curtain Call. To są pojedyncze swatche. Po prostu takie maźnięcia delikatne po cieniach. Pigmentacja, połyskliwość, intensywność jest tak rewelacyjna, że naprawdę jeżeli macie zainwestować w jakiekolwiek kolorowe cienie połyskujące, które zrobią wrażenie na oku, to zainwestujcie w jakąś neutralną matową paletę i do tego cienie foliowe Make Up Geek i macie gwarantowany efekt wow. To jest po prostu intensywność, jakość, rewelacja sama w sobie. Najlepsze, jeszcze nie pobiły ich żadne inne i pewnie długo nie pobiją. Konsystencja, sposób nakładania, pigmentacja, wszystko jest na maksa, po prostu na maksa. Więc cienie foliowe Make Up Geek, boskość. Jeżeli chodzi o rzęsy, mam trzy ulubione tusze do rzęs. Mam kilka innych, które również lubię, ale są takie trzy hity. O, kotek. Są takie trzy hity, które naprawdę sprawdzają mi się od wielu, wielu miesięcy i jakbym miała wybierać takie najlepsze, to właśnie są te. Pierwszy ulubieniec od wielu lat, który jeszcze się nie zmienił,
Jest to maskara L'Oreal Volume Million Lashes So Couture w odcieniu czarnym. No taki hicior, który wiem, że jest hitem wielu innych dziewczyn, więc jeżeli szukacie jednego takiego pewnego tuszu, to ten właśnie świetnie się sprawdza. Jeżeli chodzi o maskarę wodoodporną, za którą jestem pewna, która pięknie wygląda i długo się utrzymuje w każdych warunkach, jest to Maybelline Lash Sensational w kolorze czarnym, ale w wersji wodoodpornej właśnie. Stosuję ją też na klientkach, kiedy muszę mieć pewność, że makijaż oka przetrwa każde warunki, jest rewelacyjna, uwielbiam to, jak wygląda na rzęsach. I jest jeszcze ostatnia maskara, która świetnie sprawdza mi się na dolnych rzęsach. Jest to Avon True Color Wide Awake. Jest to czarna maskara również. Jest to taka maskara wydłużająca, która pięknie podkreśla mi dolne rzęsy, ładnie je wyczesuje i jeszcze żadna maskara na dolnych rzęsach nie wyglądała u mnie tak ładnie, więc zazwyczaj używam ostatnio tej mieszanki wodoodpornej maskary Maybelline i na dół właśnie tej White Awake, która również jest trwała, i z tą mieszanką po prostu mam najładniejszy i najtrwalszy efekt na każde warunki, więc te trzy tusze serdecznie Wam polecam. Natomiast jeżeli chodzi o rzęsy, które w tym roku najczęściej stosowałam, to Ardell Wispies. I te rzęsy wydają mi się być o wiele ładniejsze od tych Demi Wispies dla mojego oka akurat, bo one są dłuższe w środkowej części oka, więc ładnie to oko otwierają i wyciągają. Wygląda ono przepięknie. I te rzęsy uwielbiam stosować metodą doklejania rzęs od dołu. Wtedy nikt nie zauważa, że mam doklejone sztuczne rzęsy. I zawsze jak jadę gdzieś na jakiś event wizażystów, to wszyscy pytają mnie, czy dzisiaj mam doklejone rzęsy od spodu, bo tak dobrze wyglądają. Więc jeżeli jeszcze nie próbowałyście doklejać rzęs od spodu, to właśnie Ardell się do tego świetnie sprawdza, ponieważ paski są bardzo giętkie i nie czuć ich po prostu na linii wodnej od dołu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat doklejania rzęs od spodu, to oczywiście odsyłam Was do filmiku, w którym mówiłam dokładnie wszystko na ten temat. Nadal ta metoda mi się sprawdza i zawsze właśnie doklejam rzęsy od spodu, kiedy chcę uzyskać naturalny efekt. Polecam Ardell Wispies. Ostatnia makijażowa rzecz to usta. Jeżeli chodzi o konturówki, nie będę się tutaj skupiała na odcieniach, bo mam ich mnóstwo, skupię się tylko i wyłącznie na firmach i seriach konturówek, które lubię najbardziej. Pierwsza konturówka, mój hicior absolutny za małe pieniądze, to Golden Rose Classics. Uwielbiam kolor 305. Bodajże 305, taki chłodny, brudny róż. On jest bardzo często wykupiony, ale mam również inne odcienie, które uwielbiam. Ogólnie tą serię konturówek Classics Golden Rose uwielbiam, polecam serdecznie, jeżeli szukacie tanich i bardzo dobrych konturówek. Kolejną konturówką, którą uwielbiam, jest Avon, po prostu konturówki do ust. Najczęściej używam tej czerwonej, jest to najtrwalsza czerwona konturówka, jakiej naprawdę używałam, i konturówki Avon również jakościowo są rewelacyjne. Nie ma dużo odcieni, ale są takie, że spokojnie znajdziecie coś dla siebie. Jest tam nudziak, jest taki brudny róż, jest brąz, jest czerwień, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Polecam bardzo. A jeżeli chodzi o takie troszeczkę droższe konturówki, które również uwielbiam, to Inglot konturówki z serii Color Play Lip Liner. Mam ulubione odcienie, dwa, 318 i 316. 318 to jest taki idealny brudny róż, który pięknie pasuje do takiego brudnego różu, który mam teraz na usta, ale zaraz Wam powiem, co to jest. Ponieważ teraz przechodzimy do pomadek i najczęściej używaną pomadką w tym roku przeze mnie była ta, którą mam teraz na ustach w połączeniu z tą konturówką z Inglot 318. Mowa o Bourjois Rouge Edition Velvet w kolorze 10 Don't Pink of It. Ja te szminki z Bourjois uwielbiam, nigdy z nich nie zrezygnuję. Mam takie inne matowe pomadki, które również lubię, ale jeżeli chodzi o takie noszenie ust na co dzień w brudnych różach, to nic jeszcze nie pobiło Bourjois Rouge Edition Velvet. Natomiast jeżeli chodzi o matowe pomadki, to trafiłam w tym roku na dwie marki drogich matowych pomadek, które faktycznie robią różnicę na ustach i czuć
tą jakość, za którą się płaci. Jest to Jeffree Star. Pomadki matowe są po prostu rewelacyjne. Ich konsystencja taka wyjątkowa, inna niż typowe matowe pomadki, nie zastygająca do sucha, ale taka powiedzmy gumowa na ustach, ale trwała. No po prostu coś niesamowitego. Najlepsze matowe pomadki, jakich w życiu używałam. Mam dwa ulubione odcienie. Jest to Celebrity Skin, ten jaśniejszy, Nude i Androgyny. Bardzo często mieszam je też ze sobą, żeby utworzyć odcień pośredni. Uwielbiam, kocham i polecam. Jeżeli macie wybrać jedną drogą matową pomadkę, to polecam właśnie Jeffree Star. A jeżeli chodzi o pomadki kremowe, ale trwałe na ustach, mam tutaj dwóch ulubieńców, oba są z firmy Avon i pierwsza to Avon Ultra Color w kolorze Blush Nude. Jest to bardzo brudny róż. Jest to idealny zamiennik pomadki, która trafiła do ulubieńców zeszłego roku, która nazywała się Romance, która była edycją limitowaną. Zawsze o tym mówię, że jeżeli lubiłyście właśnie odcień Romance, to jest idealny zamiennik, który możecie teraz kupić. Natomiast drugą pomadką kremową, ale tak samo trwałą jak pomadki matowe, jest seria Ultra Beauty i tutaj pokażę Wam czerwień. Moją ukochaną czerwień, gdybym miała wybierać jedną czerwień, to chyba byłaby to ta. Jest to odcień Eternal Flame. Przepiękna, długo się utrzymuje, przepięknie wygląda. Nie jest błyszcząca, nie jest matowa, jest takim czymś pośrednim. Nie wysusza ust. Cudeńko, musicie spróbować koniecznie. I ogólnie pomadki zarówno z serii Ultra Color, jak i Ultra Beauty uwielbiam i polecam. I ostatnią rzeczą, o której muszę wspomnieć, która nie dotyczy już typowo makijażu, ale zawsze jest blisko, są to lakiery do paznokci i mowa o lakierach hybrydowych. Ostatnio najczęściej używam semilaka i semilaka Wam też bardzo polecam. I ogólnie od kiedy zaczęłam używać hybryd, nie wyobrażam sobie powrotu do tradycyjnych lakierów. Od razu po zrobieniu manikir mogę robić inne rzeczy związane z domem. Nie martwię się, że coś mi się odpryśnie, że coś mi się odbije, że lakier mi się zniszczy. Poza tym robię je raz na 2-3 tygodnie, zależnie od tego jak mam czas i przez te 2-3 tygodnie mam pewność, że moje paznokcie wyglądają estetycznie. I to jest wielki plus. Nie wyobrażam sobie powrotu do zwykłych lakierów, więc jeżeli jeszcze nie próbowałyście, boicie się spróbować. Znam wiele osób, które mówiły, że nigdy tego nie spróbują, a jak pierwszy raz spróbowały, to totalnie się zakręciły, już nie wyobrażają sobie powrotu do zwykłych lakierów i wydaje mi się, że u każdej dziewczyny tak będzie, chyba że macie odrazy do tego, żeby robić paznokcie dłuższy czas, bo musicie poświęcić powiedzmy tą godzinkę na ściągnięcie hybryd i zrobienie nowych, ale naprawdę przy wprawie to nie jest żaden problem i ja uwielbiam i serdecznie polecam, jeżeli jeszcze nie próbowałyście. Tak, to wszystko, jeżeli chodzi o tegorocznych ulubieńców. Wybrałam te takie największe perełki, jeżeli chodzi o te wszystkie moje zbiory, które w tym roku zeszłym się pojawiły i które utrzymały się w tym rankingu najlepszych z najlepszych. Także dajcie mi znać, co z tych rzeczy się powiela z Waszymi ulubieńcami. Jestem bardzo ciekawa, czy któreś kosmetyki z tych kosmetyków, które pokazywałam, się u Was nie sprawdziły. Dajcie koniecznie znać. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Do zobaczenia. Pa, pa.